Cześć, tu Sharpday. Dzisiaj zapraszam do recenzji noża QSP Knife model Penguin. Jest to nóż chińskiego producenta, który od 2017 roku jest na rynku na świecie. QSP Knife zrobiło model Penguin ze stali, z głownią ze stali D2. Jest to nóż składany, otwierany kołkiem i jego całkowita długość to 180 mm. Moim zdaniem jest to średni nożyk, podchodzący już nawet pod mały, ale wbrew pozorom, mały, ale wariat. Naprawdę, nie, pomimo że jest malutki, naprawdę dużo mamy krawędź tnącą i dość dużo możemy siły nawet wkładać w jakąkolwiek pracę, dlatego że sam profil głowni oraz i kształt pozwala nam na dość ciężkie prace przy tak małym gabercie noża. Moim zdaniem bardzo ciekawa propozycja dla każdego, kto lubi noże składane. Budowę tego noża oceniłem na 9 punktów. Dlaczego? Jeden punkt odjąłem za niestety okładki. Te okładki z jeansowej takiej mi karty lubią łatwo się brudzić. Tutaj nawet widać, że już mam jakieś tutaj niedoczyszczone ubrudzenia. Tutaj jest, okładka jest bardziej wytarta, tu jest wytarta mniej. No to wynika chociażby z tego, w jaki sposób nóż trzymam. No niestety, nie jest to dobry materiał na okładki, na rękojeść noża. Dodatkowo jeszcze minusem jest zmiana barwy przy jakimkolwiek kontakcie z wodą, wilgocią. Wystarczy kropelka wody i od razu w tym miejscu mamy ciemniejszą barwę. W ogóle nie rozumiem jednej rzeczy, dlaczego producent na stronie ma, że ten nóż wygląda na taki granat, powiedzmy, a tutaj otrzymuje nóż ten, no powiedzmy szczerze, że to niebieskie nie jest, to jest bardziej zielone. No takie... No, zdjęcia mają, są dalekie od rzeczywistości. No niestety. Ale cóż, no nie mam pretensji, że zdjęcia akurat takie umieścił producent na stronie. Taki mieli aparat, tak zrobili fotki i tak to wyszło. Ale no niestety, wolałbym, żeby troszeczkę było to bardziej bliżej prawdy i żeby przynajmniej ten kolor był zbliżony, a on zbliżony w ogóle nie jest. Ale dobrze, to wracając do tej budowy, 9 punktów. No moim zdaniem tak to jest wysoka ocena, bo no nie ma się do czego tutaj przyczepić. Kołek jest dwustronny, możemy sobie przełożyć klips lewo, prawo. Można otwierać lewą, prawą ręką. Liner, lock działa poprawnie, w miarę lekko. Nóż się otwiera pewnie, z wyraźnym kliknięciem. Nóż się otwiera bardzo łatwo. Te lekkie tam wprawy trzeba oczywiście nabrać, by fajnie postrzelać tego noża, ale no mechanika jest super. No ten nóż bardzo gładziutko idzie. Ja raczej nie mam zbyt dużego doświadczenia z nożami składanymi. Nie miałem zbyt dużo noży w ręce, ale ten nożyk naprawdę łatwo się otwiera i uważam, że mechanika jest na bardzo przyzwoitym poziomie. Ergonomia. 10 punktów. Mamy jimping. Nóż dobrze się trzyma w dłoni. Klips nie uwiera w palce. Coś więcej potrzeba. Naprawdę. Bardzo sprytny nożyk, pomimo swojego gabarytu, jest bardzo wygodny do ręki. Tutaj nie ma, no nie ma co narzekać. Jeśli komuś się ten nożyk podoba, myślę, że będzie zadowolony z trzymania w ręce. Ja mam raczej dość chude palce, może dlatego też mi było łatwo, ale nie wiem, jeszcze z większą dłonią ktoś, no mógłby już tutaj wychodzić, ale widzę, że tutaj jest trochę jeszcze miejsca. Nie, myślę, że 10 punktów jest to jak najbardziej zasłużona odpowiednia ocena. Jakość wykonania również 10 punktów. Nie mam się do czego przyczepić. Poglądałem dość dokładnie ten nóż, może nie z lupą, ale dość dokładnie i nie zauważyłem, żeby były jakieś ubytki, niedróbki. Wszystko jest elegancko, ładnie zeszlifowane, ładnie w
całe te okładziny są wypolerowane. Naprawdę, niby chiński producent, ale jakość jest na bardzo wysokim poziomie i widać, że była kontrola jakości wykonania, bo nie wypuścili tutaj żadnego bubla. Więc 10 punktów, zasłużone. Brawo, QSP Knife. Odporność na stępienie. Stal D2, nie ma tutaj co narzekać. Jest ona ostra i dobrze trzyma ostrość. Jedyny minus to jest kolejny punkt, korozja. Będzie to korodowało, bo to jest D2. I to nie ma co narzekać. Chociaż ja ten nóż używałem nawet w kuchni, kroiłem nim jakieś tam owoce i jak na razie nie widać śladów korozy. Jedyny minus to te okładki, które po prostu przy każdym myciu od razu widziałem, że zmieniają swoją barwę i się odbarwiają od... Zmieniają swoją barwę na chwilę, na ciemniejszą i odbawiają się od owoców. Gdybym nie kroił pewno cytrusów, tutaj nie miałbym takich nawet zielonych śladów, no ale niestety, no używam go na co dzień. Łatwość ostrzenia. Nie ma problemu, żeby go naostrzyć. Użyłem w ostrzałkę, naostrzyłem, nóż jest dalej ostry, fajnie tnie papier, super. Sposób przenoszenia. 10 punktów. Klips jest bardzo wygodny. Nie jest jakoś super mocny, ale dobrze trzyma. Jest ładnie wypolerowany. Jest głęboko trzymany w kieszeni Deep Carry. Te śrubki, myślę, że jak wystają, to będą coś tam przeszkadzały. Powiedziałem, że one nawet pomagają, bo gdzieś tam spodnie to lekko przyhacza i ten nóż no, nie wypada z kieszeni. Nie czuć go w kieszeni. Jest po prostu mały i dlatego go nie czuć. Ale to jest dobra cecha, że go nie czuć. Zastosowanie, przeznaczenie. 10 punktów. Jako nóż codzienny sprawdza się po prostu wręcz idealnie. Nawet krojenie owoców, tutaj jakieś takie przytrzymanie, żeby sobie, nie wiem, obrać skórkę, nie wiem, z jakiegoś jabłka. Nie ma problemu. Robi się to dość wygodnie. Tak samo jakieś cięższe prace, jakieś przestruganie. Nie ma problemu. Stosunek jakości do ceny. Cena 153 zł i 20 groszy. Dużo mało. Moim zdaniem to jest średnio drogo, bo ja zauznaję, że noże od 100 zł można kupić coś dobrego. Poniżej, no niestety, ciężko znaleźć coś naprawdę fajnego, no chyba tam tylko Sanremo 710, jeszcze kilka noży może by się znalazło, które na faktycznie można kupić poniżej stówki i nie żałować. Natomiast powyżej 200 zł zaczynają się już drogie noże. Oczywiście wtedy jest wyższa jakość wykonania. Tutaj 153 zł, czyli jesteśmy powiedzmy w połowie przedziału rozsądnej ceny. I uważam, że jest to bardzo dobra cena za taki nożyk. Myślę, że gdyby on był otwierany fliperem, już cena byłaby powyżej 200. Też tutaj po prostu mechanika wtedy już musiała być o wiele lepsza. Natomiast tu i tak, otwieranie kołkiem, ale to idzie no idealnie. No ten nóż za każdym razem można go łatwo otworzyć. Jakoś nie jestem specem otwierania noży, ale no to idzie no idealnie. Za każdym razem. Nawet nie muszę jakoś tam bardzo ruszać nadgarstkiem. Świetny jest. Po prostu jest świetny. Myślałem, że rata z tego 1A, którego mam, ze wspomaganiem, z sprężyną wspomagającą otwieranie, łatwo się otwiera. Nie, to otwiera się jeszcze łatwiej. Mimo,
że nie ma sprężyny. Naprawdę. Idealnie. Musisz się kiedyś pokusić i kupić tego rata bez sprężyny, albo chociaż rata 2, żeby zobaczyć, jak rat otwiera się bez wspomagania. I wtedy może coś będę mu więcej powiedzieć na temat otwierania noży z kołkiem. Rat to trochę taki wyznacznik, może powiedzmy szczerze, dobrego noża, no bo faktycznie jest dobry nóż i w tych samych pieniądzach co ten. Ale ten jest troszkę mniejszy. Rat, jak się trzyma go w ręce, tak jest, no jest masywny. Ten nóż nie jest masywny. Jego trzymam w ręce, to już wcześniej robiłem. Jego środek ciężkości jest bardzo przesunięty do przodu. On ma bardzo ciężką głownię, natomiast leciutki jest z tyłu. I to tak jest wrażenie, że ten nóż tak jakby ucieka bardziej ostrzem do dołu. Czy to źle, czy to dobrze? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to sprawiło, że jego naprawdę w tym momencie się trzyma dość wygodnie, bo taki, on tak ciąży nam z przodu, natomiast nie ciąży nam w ręce. I no, wygodne jest to. Ja bym powiedział, że jest to wygodne. Ocena ogólna 94 punkty, aż jestem zaskoczony, że nóż w tej półce cenowej masz tak wysoką ocenę, ale no cóż, no to jest moje zdanie na temat tego noża, tak go oceniłem. Myślałem, że będę oceniał po 10 punktów, 9 dawał nożykom, które są z górnej półki cenowej i z górnej półki jakościowej. No tu nie. Dlaczego mam ocenić ostrzej takiego pingwinka chińskiego tylko dlatego, że kosztuje 153 zł. Jeśli komuś się podoba ten nóż, no zdecydowanie go mogę polecić i naprawdę się nie będzie żałował, że go kupił. Jedyne co, to te okładki. To jest sprawa do przemyślenia. Czy ktoś, kto chciałby mieć taki nóż, zniesie to, że te okładki już niestety łatwo się niszczą. No też łatwo się je utrzymać w tej, powiedzmy, czystości, bo no, można to wyczyścić, ale no, jest to kłopotliwe. Jakieś tam zabrudzenie zostaje na dłużej. To nie jest plastik, który możemy przetrzeć ścierą i dalej działa. Nie. Tutaj troszkę to więcej czasu musimy spędzić. I nie wiem, czy to przypadkiem nie odbarwi się na dłużej. No tu mi się odbarwiło tych owoców. Pytanie, no co jeszcze zniszczy ten nóż? Jakieś smary, oleje, nie otwierałem żadnych puszek takich, z takimi rzeczami, farba, myślę, że zostałaby na zawsze, więc no nie wiem, jak dla mnie 94 punkty, jak najbardziej zasłużona ocena, polecam. Dziękuję wszystkim za uwagę, a jeszcze jedno, co kolejny nóż, to jest ten i teraz będę miał w kieszeni kawał stali. Po QSP noszenie Flying Sharka, no to będzie naprawdę dość duża odmiana. No ale ten nóż ma lepszą mechanikę od pingwina, ale no
Już w tym nożu już czuć liner lock, no, dużo pewniejszy jest jako blokada. Niestety, że ciężej się zamyka. Tutaj zamykanie, lekko dotknąć i pych leci. Leciutko i poszło. Natomiast w tym nożu niestety, ale trzeba troszkę więcej siły. No i ten liner lock zachodzi dużo, dużo więcej i pewniej. Ale to będę wspominał o tym przy kolejnym. Jak na razie dziękuję wszystkim za uwagę. Jeszcze raz strzelimy. Pozdrawiam. Cześć.